Panie trenerze, próba generalna dzisiaj zakończona zwycięstwem, wynik na plus. A czy jest pan zadowolony z tego, jak nasza drużyna się zaprezentowała w tym spotkaniu? Przede wszystkim chciałbym pochwalić zespół z Goczałkowic. Jest to lider trzeciej ligi, ale widać rękę trenera. Widać, że mieli pomysł na rozgrywanie akcji. Też my często zablokowaliśmy możliwość tego rozegrania. Często wysoko podchodziliśmy pressingiem, natomiast ten zespół był na tyle odważny, że próbował grać w piłkę od swojej strefy obrony, budować przez bramkarza. I na pewno cieszą mnie odbiory wysoko, natomiast jeszcze konstruowanie akcji po tym odbiorze mogłoby być na lepszym poziomie. Kolejny plus jest taki, że no nie licząc sparingu z Unią Raciborz, w końcu zagraliśmy na zero z tyłu, więc to też musi pana pewnie cieszyć. Takie było założenie, oczywiście przed każdym meczem mamy takie założenie, natomiast nie zawsze się to udaje, natomiast reagujemy na bieżąco na sytuację na boisku i nawet jeżeli przegrywamy mecze, bo były takie, potrafiliśmy odrabiać. Mnie to trenera cieszy, dlatego że zawodnicy pokazują charakter, że nie poddają się w trakcie meczów i w trakcie meczów próbują odwrócić ten wynik. Dzisiaj ten sparing zagraliśmy już w taki typowo ligowy sposób, nie było tylu zmian w składzie. Czy to znaczy, że tych znaków zapytania, jeśli w ogóle są, jest coraz mniej, jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę na mecz z ŁKS-em Łódź? Oczywiście obejrzę sobie na spokojnie ten mecz. Na pewno jak każdy trener przed meczem jeszcze będę miał jakieś 2-3 pomysły, jeżeli chodzi o zmianę tej jedenastki. Czy wejdą one w życie, zobaczymy. Właściwie już dobiega końca ten okres przygotowawczy. Proszę powiedzieć, czy jesteśmy gotowi do ligi? Czy jest pan zadowolony z tego, jak te kilka tygodni wyglądało, jak nasz zespół pracował? Znaczy na pewno jesteśmy zadowoleni z pracy, którą wykonaliśmy, a czy gotowi my jesteśmy do ligi, to liga pokaże. To już jest inny poziom grania, dojdą emocje, dojdą kibice, ale ja jestem pełny optymizmu. Widzę, jak pracowali zawodnicy w trakcie okresu przygotowawczego. Widać, że gra sprawia im przyjemność, przebywanie z sobą sprawia im przyjemność, a tak powinna wyglądać nowo budowana drużyna. Teraz muszą oczywiście dojść do tego wyniki w lidze.